Zagram coś ten. Zagram coś takiego anoreksji. Tylko tak. Tak, może być? Słuchajcie, ta piosenka opowiada o bardzo smutnym i poważnym problemie, jakim jest anoreksja u młodych dziewcząt. I nie mówię tutaj, żeby sobie jaja robić, mówię tu poważnie. Anoreksja to jest bardzo poważny problem. I ta piosenka opowiada coś Grośnicki. Nie wstydź się swojej twarzy. Więc ta piosenka opowiada o bardzo poważnym i smutnym problemie, jaka jest anoreksja u młodych dziewcząt. I ja korzystając z faktu, że mam tej scenę, mikrofony, wzmacniacze i w ogóle. Chciałbym zaapelować do młodych dziewcząt. Również tych, którzy oglądają to przez za pośrednictwem sieci internet. Dziewczyny, jedzcie. Kształty są zawsze w modzie. Wierzcie mi, im starszy jestem, tym bardziej doceniam. Zrobiłem tą samą uwagę na jakimś innym koncercie. Jakaś dość, muszę powiedzieć, szczupła dziewczyna podeszła do mnie po koncercie i mówi: a co powiedziała? Jedźcie? Ale gdzie mamy jechać? A co ja jej odpowiadam? Hej dziewczyno, twój chłopak karmi cię tylko słowami. Wyglądasz jakoś marnie. Chodź do mnie, dam ci kanapkę. Salam. Hej dziewczyno, twój chłopak karmi cię tylko frazami. Wyglądasz coś mizernie. Zadbaj o siebie, lepiej zainteresuj się węglowodanami. Zaraz znikniesz w oczach, jaka byłaby szkoda stracić takie cuda. Bo jesteś grubo za chuda, skrajnie nie gruba. Grubo za chuda. Ten twój chłopak chcę tobą posmarować chleb od rana. Lecz jak można kimś posmarować chleb, kiedy nie masz tłuszczu ani grama? Ten twój chłopak to wirtuoz słowa, wszystkie słowniki PWN-u są jego. Nie zrobi, o co go poprosisz. Lecz na pewno wytłumaczy ci, dlaczego on nie boci się. On bezpiruje, on nie je, on konsumuje. On zna wszystkie słowa słowniku, jakie tylko trzeba. Ale wszystkie słowa świata nie zastąpią ci chleba. Hej dziewczyno, twój chłopak karmi cię tylko fraza. Wyglądasz coś mizernie. Zadbaj o siebie, lepiej zainteresuj się węglowodanami. Zaraz znikniesz w oczach, jaka byłaby szkoda stracić takie cuda. Bo jesteś grubo za chuda, skrajnie nie gruba. Grubo za chuda. Nie ufaj humanistom, oprócz tych słów nie mają niczego. Pan Jan Gruca powiedział kiedyś mi: lepiej nauczyć kłaść kafelki, cokolwiek konkretnego, bo samymi słowami nie osiągniesz nic. Więc mała, chodźmy do mnie. Ja zamiast słów dam ci co zjeść. I rzuć diabły tamtego chłopaka, no to chyba to skrabli, chcesz go mieć. Hej dziewczyno, twój chłopak karmi cię tylko słowami. Wyglądasz jakoś marnie. Chodź do mnie, dam ci kanapkę. Salami. Zaraz znikniesz w oczach, jaka byłaby szkoda stracić takie cuda. Bo jesteś grubo za chuda, skrajnie nie gruba. Grubo za chuda. Dzięki.